Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Prosiłyście mnie, znaczy jakaś część z was prosiła mnie o taki filmik, właśnie taki, jakiego dawno u mnie na kanale nie było, czyli o filmik bardziej w postaci vlogowej, codziennej, bez wypindrzonej mnie. Ten taki do końca nie będzie, ale tak go zaczniemy. Zapraszam was gorąco do oglądania, nie martwcie się, to nie będzie klasyczny vlog domowy. Pokażę wam też trochę nowości, czyli znowu ten konsumpcjonizm będzie nam się tutaj wybijał, jak to przystało na YouTube. W tle za mną bałagan, no mini bałagan, możecie uznać, czy naturalny, czy flejowski. I to, czy się tak prezentuje, to dobrze dla tego filmu, czy też źle. Oczywiście to są wszystko żarty, błagam. Ja właśnie piję sobie kawkę i z mojej twarzy powoli schodzi fakt niezadowolenia, że musiałam wstać. I teraz czas się ogarniać. Jest i łazienka, czas myć łeb. Zgodnie z instrukcją do Olaplexu, mam najpierw włosy zwilżyć dokładnie wodą, potem nanieść ten oto kosmetyk na włosy wytarte ręcznikiem. Mam je przeczesać, no to może być trudne. Pozostawić na włosach na 10 minut. Spłukać, umyć szamponem, nanieść odżywkę i mają być piękne. Kuracja Olaplexem zrobiona, zaraz będę suszyć łepek, ale chciałam wam powiedzieć, co zrobiłam z buzią. Tam jest karton z kosmetykami od Dominiki. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale chciałabym publicznie jeszcze raz Dominice zrobić, wysłać dużego całusa. No i właśnie Dominika między innymi jest sponsorem pierwszego mojego dzisiaj kroku na twarz. A więc pianki, tak wiem, kupiłam Cetaphil, nie? No, ale to też jest do ciała. Pianka Derma Clear Microfoam Dr. Yard, także właśnie tego użyłam. Powiem wam, buzia jest naprawdę fajnie oczyszczona, przyjemna w dotyku. I do tej pianki użyłam, uwaga, uwaga, Foreo Luna. Stwierdziłam, że będę używała Foreo Luny rano, a jednak przy Clarisoniku zostanę na wieczór. I ta oto Luna również jest zasponsorowana przez Dominikę. Dominika jest jakby to osobą prywatną dla osób, które nie mają pojęcia, znaczy wszyscy praktycznie nie mają pojęcia, prócz tam dwóch innych osób, którym powiedziałam o co kaman. Także mam i powiem wam, że taką ciekawostką jest to, że jak oglądałam filmik u Oli, która mówiła o tym, że Foreo Luna ją bolała, kiedy miała tam podkręcane druty w zębach, to sobie pomyślałam, aha, a już wiem o co chodzi, to tak wprawia w wibracje. Ja jestem trochę biedna, bo... znaczy biedna, ludzie mają większe problemy w życiu. Pozbyłam się ósemki, tej ósemki, która mi dokuczała przez wiele lat i no tak, a nie inaczej było jakby tam dziąsło skonstruowane, że cały czas to jeszcze mnie dosyć mocno boli. Znaczy, to nie jest ból, po prostu i to dokucza. No i jak wprawiłam w wibrację ten właśnie fragment, wiecie, twarzy, to się czułam jak u dentystki, nie? Niby cię nie boli, bo jesteś znieczulona, ale... No wysuszyłam, powiem wam, że tak, włosy nie są obciążone, zupełnie jakby tutaj moje to zmartwienie nie ma racji bytu, nie miało racji bytu. Nie są obciążone, nie są nawet jakoś super dociążone, dalej, zobaczcie, mam objętość, bo to jest jakby dla mnie dosyć istotne. Są bardzo, bardzo mięciutkie, takie, no powiem wam, są takie jak ja lubię, czyli są miękkie, są jakby nawilżone, znaczy może bez jakby, no właściwie jakby, bo nie mam bladego pojęcia, co tam się w strukturze włosa zadziało, ale mam właśnie takie uczucie, trochę włosów jak z reklamy, o widzicie, a z drugiej strony mam tą sypkość i objętość, ja jestem w stanie sobie tą objętość zbudować, czyli jest to idealny efekt dla mnie. No, podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Jestem, kochani, ponownie. Moje odczucia o Olaplexie słyszeliście, ale teraz przetargałam tą ulotkę do tegoż właśnie systemu, żeby wam powiedzieć, że to się robi 1-2 razy w tygodniu. I, bo nie wiem, czy to właśnie dosyć dokładnie opowiedziałam, chyba nie bardzo. Robi się to 1-2 razy w tygodniu i to się składa z trzech kroków. I ten pierwszy krok to jest 100 ml produkt, który się nakłada przed myciem włosów, czyli to jest to, o czym wam mówiłam. No to są białe naklejki, więc za bardzo tutaj nie ma co, jest napisane Olaplex i jaki to jest właśnie rodzaj. I muszę wam powiedzieć, że to jest stosunkowo dla mnie jakby rzadkie,
Tu w ogóle z tyłu napisane, aha, dobra. I to jest stosunkowo jakby rzadkie i tego zużyłam dużo, no bo nie miałam wprawy. Natomiast szampon i odżywka mają po 250 ml i są dla odmiany bardzo, bardzo gęste. Więc będą na pewno dosyć mocno wydajne. No ja z tego efektu jestem zadowolona i zamierzam to sobie właśnie, taką kurację. Myślę, że raz w tygodniu, nie ma sensu więcej razy fundować. Chcę Wam też pokazać nowe lakiery do paznokci, bo jakiś czas temu pokazywałam Wam ten, czyli lakier marki Ness bez sensu. Ja go kupiłam na ich stronie. I to było dawno temu. I to jest taki, to jest w ogóle ta nowa kolekcja nudów, 4 ml. I on jest taki nud wpadający w róż. I to jest ta nowa formuła, czyli to są te lakiery bardzo mocno kryjące w porównaniu do standardowych takich jasnych kolorów. No i na tyle mi się ten lakier spodobał, że mam jeszcze trzy beże. I pierwszy to jest beż przesady, to są też 4 ml lakiery, po prostu te nazwy są genialne. I on jest taki, wiecie jaki to jest kolor? Ja bym powiedziała, że on jest pieczarkowy. Nie taki kolor? No to właśnie tak mi się to kojarzy. Kolejny to jest beż retuszu i on tak naprawdę też jest pieczarkowy. Więc kurczę, jaka jest między nimi różnica? Wiem, sorry. Źle światło padało. Ten beż przesady ma jeszcze złote drobinki, a ten beż retuszu też jest taki pieczarkowy, ale pozbawiony tych złotych drobinek. Chyba dzisiaj będę w ogóle robiła paznokcie i tak się zastanawiam. Bo dużo osób mnie pyta, powiem Wam, o te lakiery Nessa, czy nie nagrać w ogóle tych lakierów, takiego właśnie filmu paznokciowego, żeby Wam pokazać, jak wyglądają te beże. Może to jest niegłupi pomysł? I ostatni beż jest beżem, beż jaj. I on jest taki właśnie bardziej jajeczny? Nie, wiecie co? Ja to zrobię na wzorniku i Wam je po prostu pokażę, bo to jest zawracanie głowy. No jakby nie patrzył, mam trzy nowe beże plus jeden stary beż, więc w sumie mam cztery. Dajcie znać, czy Wy kupiłyście coś z tej nowej kolekcji, choć powiem Wam, że teraz wyszła nowa kolekcja czerwieni i jest też tak obłędna, że wow. I mam jeszcze coś, co też dzisiaj zamierzam nakleić na te swoje paznokcie, a mianowicie takie oto naklejki. I to nie są naklejki wodne, są takie klasyczne naklejki, które można albo naklejać na normalny lakier, albo na hybrydę. I one są takie udające zdobienia. Z jakimiś takimi dżecikami wystającymi, pitu-pitu. No wiecie, że sobie naklejacie i udajecie, że nad tym więcej czasu spędziłyście. No i zamierzam sobie strzelić któreś te naklejki. I taki zestaw naklejek kosztuje 9,90. O, tak to się właśnie prezentuje, więc bardzo jestem ciekawa, jak mi to pójdzie. Ale tak, to też Wam może pokażę. Ale, słuchajcie, w ramach całkowitej nowości i w ogóle hop-siup są pędzle z tej samej firmy. Ja nawet za bardzo nie jarzyłam... Nie, jarzyłam, bo miałam chyba kiedyś katalog i tam w katalogu było powiedziane, że są pędzle. Bo tak to jak wchodziłam na tą stronę, bo ja tam i kupowałam wtedy tą bazę peel-off, co była ta promocja, że kup lakier 8 ml, co kupiłam, miał róż. I wtedy bazę dostawało się gratis. Nieraz właśnie robiłam zakupy na tej stronie, ale jakoś nie zaglądałam, szczerze mówiąc, w te inne zakładki. No i okazało się, że oni mają pędzle, bo jakby producentem zawsze jest Donegal, ale pędzle są też Nessa. I tu jest napisane patent produkt. Nie wiem, czy to jest opatentowane. I to są pędzle, słuchajcie, dwa w jednym. Tak wygląda opakowanie. I bajer tego pędzelka ma polegać na tym, cium, 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 że wkręcamy i tu mamy taki duży, bardzo mięciutki i bardzo taki, nie ma takiego słowa rzeczywistości, ale ja go czasem używam wobec czegoś takiego fluffy, a mianowicie pusiasny. Mówię, nie ma takiego słowa. On jest taki, o, widzicie? Taki mium, 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 bardzo duży. I to jest pędzel oczywiście no, do twarzy. A ten pędzelek, no to jest pędzelek do oczu. W ogóle wygląda to, muszę przyznać, bardzo ładnie i też bardzo ładnie to wygląda w opakowaniu, tak szczerze mówiąc. I mam jeszcze drugi. I ten to jest dla mnie większy bajer.
bo on będzie idealny do różu moim zdaniem. Właśnie nie do bronzera, a do różu, do takiej mgiełki. I z kolei on jest tutaj taki płaski i po jego odkręceniu ukazuje nam się taki pędzelek skośny. To jest pędzelek, którego ja bardzo często używam, bo używam takich pędzelków absolutnie nigdy nie do brwi, ale albo do rozcierania kreski, a właściwie do nakładania cieni na kreskę, ale również je bardzo lubię do kącika. Tu w ogóle jaki cień mi pada? Jakbym miała tutaj sinę. Słuchaj, ja tu mam takie sinę? To tak nie. Światło pada, niezależnie od tego, ja mam tutaj sinę, ale to tak światło pada, że mam takie wrażenie, jakbym miała podbite, dobra. Ale też właśnie używam tu na dolną powiekę, więc mam nadzieję, że będzie fajne. Wygląda na pewno bajerancko, ale mam też jeszcze jeden pędzel i tutaj powinniście się zdziwić, bo jest to pędzel do podkładu. Ja i pędzel do podkładu, no właśnie. Natomiast ten pędzel ma taki opis, że powiem wam, trzeba być odpornym. Jest, w tym opisie jest coś takiego napisane, że nigdy tam nie chciałaś nakładać podkładu pędzlem, zawsze ci się to wydawało właśnie jakieś tam kiepskie, niewłaściwe, bo nie miałaś tego pędzla. Ten pędzel ma być rewolucyjny i ma wszystko zmienić, więc bardzo jestem go ciekawa. On się nazywa pędzel o zróżnicowanym włociu do aplikowania kosmetyków płynnych, fluid bronzer oświetlacz. I on jest taki... Chciałam powiedzieć dwufazowy, ale to złe słowo. I on ma taki kształt, takiej łezki. I powiem prawdę, że najpierw pomyślałam, a może bym spróbowała nim nakładać podkład, potem pomyślałam, że on byłby idealny do rozcierania właśnie tych moich bronzerów z Kobo, bo namiętnie znowu używam tego kółeczka z Kobo. Robię sobie takie pseudokonturowanie na mokro, nakładam też płynny rozświetlacz codziennie, słuchajcie, ten z Vibo. Patrzcie, jak to czasem naprawdę niewiele ludziom do szczęścia potrzeba. Więc także jestem ciekawa, jak mi się ten pędzel sprawdzi i dam wam znać. No hej, a teraz dla odmiany znajdujemy się w mojej kuchni. Tego też mówiłyście, że wam brakuje, no to proszę. Dzisiaj robię bardzo jakby specyficzny obiad, ponieważ nie wiem, czy wiecie, kiedyś chyba to mówiłam w jakimś filmie, ja w ogóle nie jestem fanką kuchni tak zwanej polskiej. Jak słyszę domowe obiady, na przykład gdzieś, restauracja, domowe obiady, to ja nigdy do niej nie wejdę. Ziemniaki takie klasyczne z wody gotowane u nas w domu nigdy nie miały miejsca. Nigdy takich ziemniaków nie robiłam i takich ziemniaków nie gotuję. Jeżeli już mam ugotować ziemniaki, to raz na chiński rok robię purée i właśnie dzisiaj to będzie. I do tego robię schabowe bez panierki według Magdy Gessler. Tak to się chyba mówi, czyli po prostu marynowane w mleku, cebuli i czosnku. I powiem wam, że ja w ogóle nigdy nie byłam fanką także schabowych. I raz miałam, po prostu nie miałam koncepcji, kupiłam schab i zrobiłam je marynowane w tym mleku. To z lekką obawą, ponieważ ja nie lubię mleka. Oczywiście mleko klasyczne, 3,2. I wyszły genialnie, no i aż mój mąż mówił wtedy do mnie: Boże, co to jest za mięso? Ja mówię, no schabowe to są schabowe? No i faktycznie, smak jest niesamowity, tylko sukcesem jest zrobienie tego znacznie wcześniej. W tym momencie jest godzina 13:30, więc jest odpowiednia godzina, aby zamarynować nasze kotleciki. Jeżeli nigdy nie stosowałyście metody właśnie w ten sposób robionych schabowych, oczywiście je chyba potem można zamarynować w bułce, ja po prostu tego nie robię, to ja naprawdę wam gorąco polecam, bo mówię wam, to jest poemat i mówię wam to ja, właśnie antymiłośniczka kuchni polskiej. Takiej klasycznej, domowej kuchni polskiej. Powiem wam, że rozbawiło mnie dzisiaj zakłamanie jakby rzeczywistości, a właściwie nie tyle zakłamanie rzeczywistości, to zakłamanie czasoprzestrzeni na YouTube, bo w tym, kiedy zaczęłam nagrywać ten film, to powiedziałam, że będę robiła dzisiaj hybrydy i może bym wam to nagrała. I tak też uczyniłam i ten film będzie chyba kolejny. A dzisiaj właśnie nagrywałam jego początek z kolei, gadanie do tego, jak robiłam tę hybrydę. Mam już je dawno na paznokciach i minęło kilka dobrych dni. I powiem wam, że jestem niefajna i chamska, ale... Wczoraj oglądałam na jednym z takich bardziej popularnych kanałów w Polsce film i ktoś powiedział, że tam, no, że dużo pracy, w ogóle coś tam, pewnie gubię ostrość, jak macham głową, że dużo pracy, coś tam i przyszło mi do głowy, czy ktoś już nagrywa vlogmasy, nie? Może się, że ktoś już może i zaczął, słuchajcie. To wszystko zależy, jaka jest koncepcja, wiecie. Dobra, mam Michał.
zwykłą miskę i do niej wlewam mleko. Kotlety rozklepane i tutaj do tego mleka właśnie, gdzie była cebula, czosnek, dodałam jeszcze świeżo mielonego pieprzu, soli i młynka chili. Kotlety zamarynowane i teraz jest godzina już 13:50 i idą do lodówki, a będę je smażyć pewnie grubo po 17:00, więc myślę, że powinny być pyszne. Także ja Wam naprawdę bardzo, bardzo polecam ten przepis, bo jest genialny. I do tego właśnie pióre z ziemniaczków. Wy nie wiecie, bo ja jestem tu na słuchawkach i ta pani, z którą rozmawiałam, powiedziała, że ona nie je mięsa, no. To może inni domownicy jedzą. Także bardzo polecam Wam ten przepis. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki inny film dla odmiany Wam się spodobał. No i widzimy się. Kciuk w górę dla statystyk. Dzięki serdeczne. Widzimy się w kolejnym filmie. Buziaki, pa, pa!